Cześć, dzień dobry, Damian Bugański. Zapraszam na kolejny odcinek serii Rozrusznik Poranny. Standardowo 4 ćwiczenia, 1,5 minuty ćwiczymy, 15 sekund odpoczywamy. Najlepszy nawyk świata wystarczy wykonywać codziennie, dosłownie 5 minut i gwarantuję, że po tygodniu poczujecie się lepiej, tylko trzeba wypróbować. Więc zaczynamy. Ja już włączam sobie stoper. Przygotowanie do pierwszego ćwiczenia. Jestem w klęku, odkładam stopę do boku, plecy wyprostowane. I teraz sięgam sobie ręką jak najdalej, następnie wychodzę do góry i do sufitu. Znowu sięgam. Co, działam sobie tutaj w ruchu rotacyjnym w odcinku piersiowym. Dodatkowo pracuję sobie przywodziciel tej nogi wyprostowanej. Fajne, globalne ćwiczenie poprawiające mobilność. I tutaj po 45 sekund na stronę, za chwilę powiem, jak będzie zmiana. Pamiętamy o oddechu, wdech nosem, wydech ustami, albo wdech nosem i wydech nosem. Tak byłoby najbardziej optymalnie, super. 45 sekund minęło, więc zmiana strony, hop, do góry. Czyli jeśli lewa noga jest do boku, to i lewa ręka. Plecy mam wyprostowane. Świetnie. Opracowaliśmy troszeczkę w ruchu rotacyjnym, więc teraz będzie pracował dalej kręgosłup, tym razem w zgięciu i wyproście. Zaczynam sobie od ukłonu japońskiego, więc siedzę sobie w siadzie klęcznym, kolana szeroko, ręce idą w górę skos. Biorę sobie dwa wdechy, staram się pchać klatkę piersiową do podłoża. I następnie przechodzę biodrami do przodu, pośladek napinam, biodra idą w dół, długa szyja, łączę łopatki, przytrzymuję również i powoli idę sobie do tyłu. I znowu parę wdechów. I powoli do przodu. I tutaj standardowo, nie chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej powtórzeń. My się tu z niczym nie śpieszymy. Chodzi tutaj o to, żeby zaakcentować prawidłową pracę, żeby naoliwić ciało, żeby się obudzić, żeby się przygotować na nadchodzący dzień. I to ma być taka drobna rutyna, dosłownie parę ruchów, które będzie Was utrzymywać w sprawności przez długie lata. Więc powoli, każdy we własnym tempie, nie trzeba się tutaj piłować na jakąś konkretną liczbę powtórzeń. Tyle, ile dasz radę. Po prostu w czasie tych 1,5 minuty to sobie popracuj. Jeszcze 8 sekund. To jeszcze raz zmienię pozycję. Hop. Ekstra. I kolejne ćwiczenie mam zaliczone, a teraz kolejnym ćwiczeniem będzie stułowym ćwiczenie, tym razem wzmacniające na pośladek i działające mobilizująco na moją przednią taśmę, czyli uda, biodra, klatkę piersiową, bicepsy. Przytrzymuję, następnie opuszczam, plecy trzymam prosto, klatka piersiowa do przodu, wypycham. Tyle, ile dam radę, staram się napinać głównie pośladek, robić długą szyję, odpychać się dłońmi. Hop, i opuszczam. I dalej. Góra. Wysoko. Na pewno czujecie pracę w tyle uda, na pewno w pośladkach, pewnie troszeczkę w łokciach, ale to wszystko jest ok. I do dołu. I już połowa czasu za nami. I'm
Jeszcze 10 sekund. Już pewnie troszeczkę te powtórzenia wychodzą lepiej, bo zawsze te pierwsze są takie najtrudniejsze, ciało jest najsztywniejsze. Hop, ekstra. I ostatnie ćwiczenie przed nami. Będzie to przysiad, zwykły przysiad, ale teraz tak, staniemy sobie troszeczkę szerzej i będziemy schodzić bardzo, bardzo wolno do dołu, w dole chwila pauzy i wolno do góry. Więc brzuch napięty, zaczynam lekko biodro, schodzę w dół, kolana szeroko i do przodu, schodzę tyle, ile dam radę, powiedzmy tu się zatrzymuję, nie pcham na siłę i powoli, powoli, powoli do góry. Taka praca, gdzie się cały czas staramy wykonywać wszystko wolno, jest bardzo męcząca, bo mięśnie oczywiście pracują cały czas, więc na pewno poczujecie przez te półtorej minuty. Zobaczymy, ile się uda zrobić powtórzeń. Dajcie znać, każdy robi we własnym tempie. Ja lecę dopiero z trzecim powtórzeniem, a już czuję troszeczkę nogi. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, ile zrobiliście przysiadów, może tak. I oczywiście obecność, bo zawsze sprawdzamy obecność, czyli dajcie znać, jestem obecny, zrobiłem, było fajnie, nie wiem, było głupio, było męcząco, cokolwiek. Napiszcie po prostu jakikolwiek komentarz dla algorytmu, żeby te filmy pozycjonowały się lepiej. No niestety, po prostu moja praca to jest niekończąca walka z algorytmem, jak to zrobić, żeby dotrzeć w ogóle do stałej widowni, bo często jest tak, że wy po prostu nie widzicie nowych filmów, mimo że są dodawane, dlatego, bo parę razy nie kliknęliście, no i tak wyszło. Ok, i jeszcze do góry. Dobra, spróbujmy zrobić jeszcze jeden. Hop. Ekstra. Zrobione. Kolejny rozrusznik wykonany. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby zrobić więcej niż jeden odcinek. Jeśli tylko masz czas, znajdź dowolny inny odcinek i go wykonaj. Ciało na pewno Ci podziękuje, Ty się poczujesz lepiej. A ja będę zadowolony. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki już niebawem. Przypominam, że poniedziałek, środa, piątek są nowe publikacje, co zawsze o 6 rano. Na razie.